Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski. Witam Państwa, a z nami już w studio pan Romuald Szeremietiew, polityk, były wiceminister obrony narodowej, publicysta, wykładowca akademicki. Witam Pana. Tak, dzień dobry. Proszę Państwa, panie profesorze, w ruku bram nasila się wojna hybrydowa. W Wielkopolsce już spotykamy migrantów z Białorusi. Jest gorąco na naszej wschodniej granicy. Czy uważa pan, że rząd podejmuje właściwe decyzje dziś? Tak, tak, uważam, że właściwe decyzje podejmuje, jakkolwiek więcej we mnie jest wiary niż wiedzy, dlatego że działania, które są podejmowane w takiej sytuacji i w takich sprawach, zwykle są objęte tajemnicą. Na przykład dzisiaj dowiadujemy się, można się dowiedzieć, że ambasadorowie Unii przy ONZ spotykają się z inicjatywy Polski, aby dyskutować o kwestii tej granicy. A więc no, kto wiedział o tym, że tego typu spotkanie będzie się odbywało? No i pytanie, jaki będzie miało to wpływ również na ONZ, jeżeli idzie o tę całą sytuację. A więc tak, no, trzeba założyć, że po pierwsze, że no, widać, że zdołaliśmy, przygotowaliśmy znaczne siły. To przecież 16 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy jest na granicy. A więc dalej istniało, myślę, że istnieje rozeznanie te zamiarów drugiej strony i to, co ona robi. No i po trzecie, różnego rodzaju działania, które podejmują nasze służby dyplomatyczne na terenie i w stosunku naszych sojuszników i na terenie innych państw, również na terenie Bliskiego Wschodu. Ja myślę, że to wszystko się odbywa. Tak. No, no tak, ale widzi pan, nie widać takiej konkretnej skuteczności póki co tych działań. No nie, przyzna nie, pan, nie. Bo z jednej strony akurat to może ja dopowiem, o co mi chodzi w tym pytaniu. Z jednej strony rzeczywiście dziś granica była spokojniejsza, noc była bez poważniejszych incydentów, no ale jednak z dnia na dzień sytuacja tężeje, więc trudno mówić tu o sukcesach naszych działań dyplomatycznych. Ja nie mówiłem o sukcesach, panie redaktorze. Pan chyba nie zauważył. Ja powiedziałem, że ja wierzę, tak, nie mam wiedzy, ale wierzę, że podejmowane są różnego rodzaju działania, które muszą być z natury rzeczy objęte tajemnicą i że efekty tego za jakiś czas oczywiście się ujawnią. Ja się mogę mylić w tej ocenie. Ale skąd to moje przekonanie, no i pewien spokój, to znaczy, jeżeli idzie o tę całą sytuację. Otóż ja uważam, że Rosji nie stać na wojnę. I Rosja inną metodę stosuje, jeżeli idzie o osiąganie swoich celów. Minister obrony Rosji chyba powiedział, że Rosja będzie używała w swoich akcjach ofensywnych działań asymetrycznych. No, najlepszym przykładem takich działań było zajęcie Krymu. To, co się dzieje na granicy z Polską, to jest też rodzaj działań asymetrycznych, które nie powinny, czyli w zamiarze tego atakującego, nie powinny doprowadzić do wojny takiej klasycznej, starcia sił. Dlaczego uważam, że tak Rosja postępuje? Ponieważ Rosja zdaje sobie sprawę, że nie dysponuje potencjałem, który mógłby wygrać z potencjałem, jakim dysponuje NATO. Proszę pamiętać, że PKB Rosji to jest wielkość dochodu Holandii. No, więc to wszystko to, prawda, ale z kolei jeśli chodzi o ilość czołgów, ponad 20 tysięcy, to tutaj ten potencjał się militarny niestety na drugą stronę przesuwa. To znaczy tak, no zawsze ilość sprzętu, ilość czołgów, które miał Stalin w 1941 roku, nie bardzo mu pomogły, kiedy dużo mniej czołgów, ale znacznie lepszej jakości zaatakowało go od zachodu, tak? No, Hitler nie miał przewagi przecież w sprzęcie, jeżeli idzie o
uzbrojenia Rosji, ale nie o tym. Daj o Boże, tym że tak rzeczywiście jest, to znaczy, i tak Rosjanie. Ja tak sądzę, bo to jest dosyć optymistyczny wariant. W tej nerwowości. W tej nerwowości, ja tylko jeszcze dopytam pana, jeżeli pan pozwoli. W tej nerwowości pojawiają się też takie głosy, że powinniśmy odpowiadać w sposób właściwy, czyli na przykład strzelać do tych ludzi z broni gładkolufowej. To znaczy tak, ja też uważam, że rozgrywamy tę całą sytuację z Białorusią trochę zbyt defensywnie, zbyt bojaźliwie. Ja uważam, że powinniśmy podjąć ofensywne środki i mówiłem kilka razy, mówiłem w mediach, jak to sobie wyobrażam. Znaczy, ja uważam, że Polska powinna poinformować światową opinię publiczną, organizacje międzynarodowe, do których należymy, że jest obiektem agresji, że to właśnie się zaczyna dziać, na szczęście. Dalej wyciągnąć wnioski z tego faktu, że zostaliśmy zaatakowani. No, a to, że zostaliśmy zaatakowani, to chyba nie ulega wątpliwości, teraz to już widać fizycznie. No i wtedy co się robi? No, państwo zaatakowane ogłasza, że zostało zaatakowane, czyli Białoruś, jesteśmy z Białorusią w tym wypadku w tak zwanym stanie wojny. To jest stan formalno-prawny, to jest stan określony przez prawo międzynarodowe. To nie jest wojna. Jeszcze raz to podkreślę, bo wszyscy słyszą słowo wojna, to zaraz myślą, że czołgi będą jeździć. Nie. Ogłoszenie, że jesteśmy w stanie wojny z jakim państwem, oznacza, że zrywamy stosunki dyplomatyczne, nie ma żadnych kontaktów, zablokowana jest granica, nie latają samoloty, nie jadą tam pociągi, nie jadą samochody, nie ma spłaty gospodarczej, konfiskuje się majątek tego państwa, jeżeli znajdzie się w zasięgu naszego oddziaływania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście konsekwencje dalej idące. No to oczywiście pytanie pod adresem NATO, czy artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego już obowiązuje, I całe NATO tutaj się, tak powiem, nas wspiera tym wszystkim. Jak? Czy też nie? A więc to jest, powiedziałbym, ofensywny wariant. Czyli ale tutaj można... pokazał się pan jako jastrząb, ale z drugiej strony pan uważa, że tak wszyscy jednoznacznie oceniają sytuację na naszej wschodniej granicy. Otóż nie. I tutaj przywołam głos pana dawnego przyjaciela politycznego, współpracownika Leszka Moczulskiego, który na swoim vlogu... Nie przypomina tej smutnej historii. No tak. Razem byliście w Konfederacji 1 września 1979 roku. Tak, byliśmy. Potem te drogi się poplątały, no ale dziś, reprezentując głos części opozycji, Moczulski woła, że to nie jest żadne poważne zagrożenie i że należy być może częściowo tych ludzi przyjąć, a na pewno przepuścić. Jak pan ocenia takie głosy? Ja oceniam takie głosy negatywnie, dlatego że to jest groźna sytuacja. To nie jest tak, że, no jak powiedziałem, że Rosji nie stać na wojnę, to znaczy, że wojny nie będzie. Przecież pamiętajmy, że tego typu zdarzenia, w których rozgrywa się eskalacja różnego rodzaju zdarzeń, które mają charakter prowokacyjny, może dojść do wybuchu. To nie jest tak, że ci, którzy sobie, że tak powiem, robili różnego rodzaju psikusy w 1914 roku, chcieli wywołać wojnę. Wtedy pierwsza wojna światowa wybuchła, przepraszam, mimo woli i przypadkiem. Więc to jest sytuacja oczywiście groźna w tym sensie, że może do takiego wybuchu dojść, dlatego że to jest trochę tak jak z tą przysłowiową zabawą z zapałkami, tak? Że można pojedyncze zapałeczki zapalać i się cieszyć, no ale może przy okazji zapłonąć całe pudełko, a wraz z pudełkiem i dom, w którym to pudełko płonie. Więc to jest oczywiście groźna sytuacja. Czyli nie ma żartów, tu musimy bronić granicy, absolutnie, pana zdaniem? Tak. Znaczy ja jestem pod wrażeniem i jestem z wielkim uznaniem dla naszych żołnierzy, dla Straży Granicznej, dla policji, którzy w fatalnych przecież warunkach jeszcze ludzie, którzy zdają sobie sprawę, że są atakowani z wewnątrz przez
no posłów i opozycję, no tak. to jest niebywałe. No i dodajmy część mediów, która tą narrację mocno podkreśla. No to jest więcej niż głupota, to jest już szkodzenie państwu polskiemu coś takiego. Otóż żołnierze, funkcjonariusze wykonują swoje obowiązki, no pilnują granicy. Ja jestem im ogromnie wdzięczny, jestem pełen uznania dla dowódców, dla oficerów, dla szeregowych, no dla policjantów. Przecież wiem, że jest wiele innych zadań, które oni na co dzień wykonują. Oni wcale nie są ludźmi bezczynnymi, a tutaj nagle zwaliła się no taka horda, powiedzmy. No właśnie, przejdźmy trochę do spraw technicznych. Pan przecież zawiadywał onegdaj polskim wojskiem, stąd pytanie, czy teraz widzimy, po co jest WOT, po co są wojska obrony terytorialnej. Ale pytanie jest inne. Czy oni sobie poradzą? Poradzą. Mowa o tym, że potrzebne nam wsparcie NATO, tak na przykład Donald Tusk ostatnio ogłosił, a mamy tych żołnierzy WOT, czy uważa pan, że to jest formacja na właściwym miejscu, czy ona sprosta temu bieżącemu zadaniu? Jestem przekonany, że sprosta również dlatego, że do tego typu zadań są żołnierze tej formacji przygotowywani. Ja w 1998 roku, kiedy byłem sekretarzem stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, zainicjowałem pracę nad odtworzeniem WOT-u, który został wcześniej zlikwidowany w Wojsku Obrony Terytorialnej. Myśmy to rozpoczęli. Powstały pierwsze brygady. I budowaliśmy ten cały system, ale kiedy mnie usunięto w 2001 roku, no to wśród rzeczy, które likwidowano, różne rzeczy, które ze mną się kojarzyły, więc zatrzymano program budowy armatochaubicy Krab, bo to mówili, że to działo Szeremietiewa, i zlikwidowano po jakimś czasie Wojska Obrony Terytorialnej, bo to było wojsko Szeremietiewa. Takie rzeczy opowiadano. No przypomnijmy, że oba projekty dziś przeżywają swoisty renesans. No właśnie, no szkoda, że dobrze, że są, ale szkoda, że tak późno, tak? Otóż gdybyśmy to wszystko zrobili wtedy, kiedy ja byłem jeszcze w ministerstwie, to dzisiaj byśmy tych wielu problemów nie mieli. Ale ważne jest, że wojska obywatelne są. Ważne jest, że się rozwijają. I ważne, że w wojska obywatelne, proszę państwa, są ludzie, którzy chcą w tym wojsku być. To są patrioci. To są ludzie, którzy naprawdę są oddani ojczyźnie. Otóż nie ma lepszego żołnierza w trudnej sytuacji, kiedy ojczyzny trzeba bronić, jak żołnierz patriota. Tak. To nie są najemnicy, którym zapłacono i w związku z tym oni tam gdzieś są wysłani i patrzą na to krzywo. Święte słowa. A znowu przechodząc do pewnych konkretów wojskowych, chcę uzyskać od pana odpowiedź, jakie konkretnie, technicznie naddziałania dziś powinno podejmować polskie wojsko tam na granicy? Co powinniśmy zrobić? Jakie, mówię, decyzje, rozkazy powinni wydać dowódcy, żeby jak najlepiej tą sytuację zamortyzować? Ja znam niektórych z tych dowódców, również z tych wyższych dowódców, bo niektórzy przewinęli się. Między innymi miałem z nimi kontakt jako wykładowca w Akademii Obrony Narodowej Sztuki Wojennej. Więc po pierwsze mamy zaufanie do ich wiedzy, do ich kompetencji. I myślę, że nie muszę im podpowiadać i nie muszę mówić, co powinni zrobić, bo moim zdaniem oni robią to, co należy. Proszę zwrócić uwagę, tak? W miejscach, gdzie się pojawia zagrożenie przerwania granicy, pojawia się wojsko, policja. Tak, granica jest kontrolowana. No, pływają te drony, straż graniczna czuwa, prawda? Są żołnierze, których można przewieźć zawsze w miejsce zagrożenia. No i pilnowany jest rzeka Bóg i tak dalej, i tak dalej. No więc moim zdaniem dowódcy doskonale wiedzą, co mają robić. I jeżeli idzie o tę taką stronę taktyczną, bo to jest ten poziom przecież, no to myślę, że są to fachowcy, powiedziałem tak, i wiedzą, co należy tam uczynić. Musimy kończyć. Na koniec jeszcze jedno zdanie tylko. Jak pan uważa, co w najbliższych dniach się wydarzy i czy sytuacja rzeczywiście dojdzie do trzeciego szeregu, czy uda się to szybko, być może, zakończyć? To znaczy tak, ja myślę, że w gruncie rzeczy Putinowi chodzi o to, żeby wchłonąć Białoruś.
I on prowadzi do tego, żeby pewnego dnia na granicy w Kuźnicy i tak dalej pojawili się rosyjscy pogranicznicy i problem się cały skończy. I pokaże Europie i Polsce. No, że proszę. Jest spokój, wchłonięta Białoruś, a wy byście się przeciwko temu sprzeciwiali. Prawda? Więc i przy okazji oczywiście zostanie spacyfikowane dokładnie i zniknie Łukaszenka jako jakiś podmiot. I to gra Rosji tutaj moim zdaniem tego dotyczy. Niespecjalnie optymistyczny scenariusz, niespecjalnie optymistyczna puenta. Jak będzie, za chwilę się przekonamy, za kilka dni, a może kilka miesięcy. No dlaczego miało być optymistycznie? No realistycznie starałem się o tej sytuacji. Tak, i za to panu dziękuję. Naszym gościem był Romuald Szeremietiew. To był kluczowy temat. Kluczowy temat.